Siema widzowie, jestem bezpośrednio po streamie. Zostawcie łapkę w górę na sam start i robię odcinek, w którym to odwzorowywuję, w której będziemy pracować. A, i zapomniałem powiedzieć, kogo nominuję. Więc ja od ciebie nominuję Adixowego oraz Kawsona. Więc chłopaki, macie ode mnie wyzwanie do zrobienia miniaturki bez GFX paków. Życzę wam ogólnie powodzenia, abyście sobie poradzili. No i zachęcam was do wzięcia udziału właśnie w tym challenge'u. A ja już nie przedłużam. Ale tak serio, witam was bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo Piotrowi za nominację. No i moi drodzy, bardzo z wielką chęcią podejmę się w ogóle tego wyzwania. Tylko kurde, dałbym swoje zdjęcie, no ale moje zdjęcie jest słabe, a żeby je poprawić potrzebuję GFX paki, więc weźmiemy sobie jakieś z neta. Ale wpierw, zanim zaczniemy, ja nominuję do tej serii, do tego czegoś, dwie osoby też. Kamil Nalepa, żebyś ruszył dupę, bo mówisz, że... Ja nie mam pomysłu na film. To nagraj film, masz tutaj fajny pomysł, nie ma sprawy, przyjacielu. A druga osoba, którą nominuję do tego challenge'u, to jest również Adixowy. Sadok też go nominował, ale jak dwie osoby go nominują, szybciej ruszy dupcie, więc na plus dla nas wszystkich, a ja was zapraszam do oglądania. Dobra, teraz przeniosę się już na mikrofon tutaj i opowiem wam plus minus, jak tworzyłem tą miniaturkę bez użycia jakichkolwiek wspomagaczy w tak zwanych GFX pakach. Wpierw zrobiłem tło, takie chyba najbardziej znane, czyli po prostu screen z YouTube'a, no i wkleiłem go, przystosowałem, ściemniłem i jest git. Następnie szukałem twarzy, której chciałem użyć do miniaturki, ponieważ miniaturki z twarzą, gdzie są wyrażane jakiekolwiek emocje tak naprawdę, bardziej oddziaływują na ludzi, to znaczy ktoś chętniej po prostu tą miniaturkę kliknie, jeżeli widzi, że na przykład jest ktoś smutny albo ktoś jest radosny. Emocje działają bardzo na wzrok. Jeżeli widzimy uśmiech, to sami, nie wiem, mamy jakieś inne poczucie tak naprawdę i dzięki temu właśnie ten na przykład w coś klikniemy na YouTubie. Następnie tą postać sobie wyciąłem, przygotowałem też pod miniaturkę, czyli dałem efekt filtr camera raw, no i się tym po prostu bawiłem. To jest najzwyczajniejsza zabawa jak w każdej praktycznej miniaturce. Jeszcze tak pomijając ogólnie tutaj historię miniaturki, bo tutaj sobie postać przystosowywałem i fajnie obrabiałem, to chciałem bardzo podziękować jeszcze raz Sedokowi tutaj jeszcze z tego miejsca za nominację. No i kurde, wierzę, że Adixowi i Nalepa dadzą radę. Wierzę z całego serca, bo to są super mordy. No ale zobaczymy, co to będzie i mam nadzieję, że jak najszybciej w sumie im to wyjdzie, bo z wielką chęcią, naprawdę z wielką chęcią to zobaczę i może kiedyś będzie jakaś inna seria w stylu animacji, coś takiego. Fajne by to było w sumie, ale to na razie lecimy sobie z miniaturką i następnie stworzyłem napisy. Napisy starałem się robić minimalistyczne, najprostsze tak naprawdę, jakie się tylko dało. Użyłem gradient, biały napis, drugi napis bardziej w kolorach żółtych, jaskrawych, ponieważ kolory jaskrawe też oddziałują na wzrok i po prostu łatwiej nam wpadają do oka, czyli na przykład jak jest logo McDonalda, ma dwa bardzo jaskrawe kolory połączone, dlatego między innymi ludzie bardziej lubią McDonalda, nie? Bo widzą najbardziej takie rozpoznawalne kolory, czyli czerwony i żółty, to w tym przypadku użyłem tutaj jednego z tych kolorów, czyli żółtego. To też nawet Freeze mówił w swojej tej, kurde, poradniku dla youtuberów, że te kolory właśnie najlepiej działają na miniaturkach i największa klikalność jest. Dalej oczywiście musiałem wziąć strzałkę, bo wiecie, miniaturka bez strzałki, co to tak naprawdę za miniaturka, no jeżeli nie byłoby strzałki, to nie byłbym polskim youtuberem, naprawdę, więc miniaturkę również dodałem, no i tą miniaturką się też pobawiłem, coś chciałem tutaj powymyślać, jakieś kolory, ale stwierdziłem, że zrobię prostą strzałeczkę, taka najprostsza, najbardziej też znana i najczęściej używana, czyli czarny obrys, biała strzałka i na nią jakieś światełka. Dalej również szukałem tego tak zwanego sunbursta, czyli no po prostu jakby promieni słońca, tak najłatwiej to na
polski przetłumaczyć. I znalazłem w końcu przeźroczysty, użyłem sobie go na miniaturkę, dałem za postać. Ponieważ może to nie jest jakiś super ultra efekt, ale wyróżnia. Wyróżnia i to jest najważniejsze, żeby było coś się działo po prostu na miniaturce, ale też żeby nie było tego za dużo. Też starałem się używać rzeczy właśnie z internetu, bo no nie mogę gotowych paczek, więc wszystko z internetu brałem. I no nie było jakby innego sposobu, żeby się tym zająć tak naprawdę, więc jakość miniaturki może nie być świetna, ale miała być to po prostu prosta, fajna miniaturka, bez żadnych paczek graficznych, bez tego, taka po prostu, którą każda osoba, która zainstaluje Photoshopa, jakieś czcionki wgra, chociaż nawet podstawowe, i może sobie zrobić taką miniaturkę. Wszystko można znaleźć tak naprawdę na internecie, większość efektów można znaleźć na internecie, tak chciałem wspomnieć, no ale w miniaturce głównie jest nasza kreatywność tak naprawdę, więc jeżeli ktoś jest kreatywny, no to zawsze mu się tak naprawdę uda zrobić super grafikę, czy animację, tylko ta kreatywność to jest po prostu najważniejsza. No i na sam koniec jeszcze tutaj dałem jakieś rozmycie, jakieś kolorami się pobawiłem, nasycenia. No i tak w sumie to tak robiłem tą miniaturkę. I dziękuję, tutaj tak wygląda ta fajna miniatureczka. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Kamil Nalepa, mam nadzieję, że ty zrobisz też tą pracę i ci się uda w ogóle. Ale chyba to by się uda. Myślę, że będzie git. Jeszcze raz bardzo dziękuję Sadek za nominację. Powodzenia Adixowi. No i Kamilowi też życzę powodzenia, chociaż od niego uczę się robić miniaturek. No ale zobaczymy, jak sobie poradzi. Więc eksportujemy i możemy się żegnać.